Halo, Wazary, witam Was w kolejnej serii. Zaczynamy właśnie dzisiaj kolejną serię. Tym razem będzie to gra Hitman. I na przewrót, ponieważ wyszło akurat, znaczy wyszło akurat, ha, pół roku temu. Wyszła druga część Hitmana, Hitman 2, to od tej części zaczniemy. Mamy pakiet, wykupiony pakiet Gold tej gry. Więc mamy również w tym zawartą część pierwszą, którą przeszedłem wcześniej, ze 2 lata chyba wcześniej, oddzielnie. Przeszedłem, ale myślę, że z wami bym mógł przejść jeszcze raz w pakiecie Hitman 2 Gold. I co? Zaczynamy od tej dwójki. Zobaczcie, to są właśnie na przykład różne kampanie. Prolog, Hitman, Hitman 2, Pacjent Zero, wow. Pewnie zaczniemy od prologu, przypuszczam. Co mamy tutaj jeszcze? No polecane to jest właśnie takie coś, na które się znajdują, widzicie, takie różne skróty do trybów i tak dalej. Miejsca, bomba. Zaczynamy o... A, znaczy w sumie... Tak, to jest wszystko z pewnością z dwójki. Widzicie, mogę przewijać w lewo. To jest, och, poznaję. To były piękne widoki w pierwszej części. Paryż też. To też. Znajdę te miejscówki nawet, niektóre pamiętam, jak się przechodziło po 1000 razy. Tak, to też i to. Nie, to tu były te widoki najlepsze chyba. Tak. A od tej lokacji w Nowej Zelandii zaczyna się ta nasza druga część. Właśnie. Co my tu mamy? Donor kampanię, tak? Prawda, już praliśmy tryby gry. Nie mam pojęcia, czym się różnią te dwa tryby gry. No, jest sugestia, tak? Albo zabijam po cichutku, albo jesteśmy snajperem. Też może być po cichutku pewnie, no ale snajperzemy, czyli z daleka. Ciekawa sprawa. Nie wiem, czy się wybiera. Ojo. O! Have you ever wondered what it would be like to face off against another assassin? Same starting point, same starting time, same starting targets. In ghost mode, the first player with 5 eliminations is the winner. Targets are randomly selected every time, so no duel will be the same. Since you start off with no equipment, you'll need to improvise. Find ghost crates, and grab disguises as you go. If your opponent scores a kill, you'll have limited time to react. Will you risk blowing your cover? Be careful. A spotted kill does not count. In ghost mode, you exist in separate realities. So a messy, chaotic approach on your end does not affect your opponent. Quite the contrary. While you're busy cleaning up or running for your life, your opponent is free to advance like a ghost. Be cunning, be creative, be ruthless. Good luck. Dobre. Czyli to nie jest gra jakby w pojedynkę, tylko rywalizacja z drugim graczem. Fajne. Zobaczmy, co to w takim razie jest zasad. No, nie mamy tu wprowadzenia takiego, widzę. Kończymy wyzwania 0, a w Gosmody to są wyzwania. Tu nie widzę wyzwań. A tu są, czyżby to było do samodzielnej gry? Nie ma też do zaproszenia. No dobra. Tryby gry, tak? Kampanię braliśmy. A chyba, że tu będziemy mieli opisy. A, to było z pierwszej części. Pamiętam to. Pierwsza część. Jak się zaczynała pierwsza część. Tak. Prolog. Będziemy grali teraz Hitman 2. No dobra. Tryby gry. Kontrakty. Kontrakty. To tak. Można stworzyć własne kontrakty. Było to też w ostatniej części. Albo zaliczać kontrakty stworzone przez innych ludzi. Czy też przez twórców gry chyba też. I coś się za to zapewne ma. Taka kariera to raczej jest, widzicie, za różne rzeczy w grze, tak? Profil gracza,
różne punkty. Dlaczego mam tu punkty? Bo sobie zacząłem pierwszą misję, właściwie tam nikogo nie zabiłem. Miałem jedynie co, znalazłem trzy rzeczy jakieś tam, które się okazało, że były, że też są do znalezienia, jakby, żeby coś tam zaliczyć. Nie wiedziałem tego, stąd te moje punkty zdobyte. I pozwiedzałem sobie tylko to pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce, ale... No, jakieś tam statystyki, już 6% przeszedłem. Ho. Wyzwania. Widać wszędzie na zero. To trzy. Ze w nocy, bo co? Właśnie to jest ta lokacja. Bo trzy rzeczy pewnie zebrałem. O, co tu mam? Właśnie, eksploracja. Trzy rzeczy z czterech sobie po prostu znalazłem. I stąd... Stąd tamte punkty. Ale jak widać, nikogo nie zabiłem, nic nie zrobiłem. To jest z pierwszej części wszystko, z pierwszego tego Assassina, a tu nam się zaczyna Assassin 2. Mamy aż 48 różnych rzeczy tam do zrobienia, tak? Dobra, sklep to wiadomo, jakieś dokupowanie, opcje, w opcjach mamy wszystko poustawiane, a tu mamy, zobaczcie, hop, ho, 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 ho. Będzie się działo, będzie daleko, dużo się działo z pewnością. To był profil gracza, wyzwania. A to jest wszystko to samo, tak? Mistrzostwo. Tu mamy tu pierwsze 20. Nie wiem. Ale zaraz może... Zaraz może jest mistrzostwo i co? A, dobra. Już wiem, o co chodzi. Jak będę odblokował... Jak będę przechodził kolejne... zdobywał kolejne poziomy, o, to pewnie będę mógł odblokowywać, w którym miejscu właściwie gry mogę zacząć. Widzicie, położenie początkowe, albo dostawa agencji na przykład, albo coś tam wziąć chyba ze sobą. Takie różne będę miał możliwości za każdym poziomem, jaki zdobędę w grze. Okej. Okay. Co mamy tu? No, to było, tak. Mistrzostwo. To był przed chwilą ekwipunek. Z jakim ekwipunkiem? To pewnie dostałem, ponieważ z tą wersją gry, tą złotą, z podstawową być może czegoś nie będziecie mieli. I co? Mam trzy do wyboru pistolety. A, bo dostałem też jakieś, słuchajcie, nagrody, jak odpalałem grę, to mi wyskoczyło, za przejście tej poprzedniej części. Oczywiście nie w ramach pakietu Gold, tylko oddzielnej zupełnie, którą mam na swoim koncie Steamowym, nie? I mi wykryło, że tamtą grę przeszedłem, za jej przejście właśnie dostałem jakieś tam nagrody, ale nie powiem wam, które z tych. Tak czy inaczej, właściwie te pistolety różnią się tylko i wyłącznie z tego, co przynajmniej udało mi się sprawdzić, wyglądam. Bo wszędzie jest ten sam dokładnie właściwie opis, że są wolnostrzelne. Zresztą zobaczcie szczegóły, tak? Wyposażone w tłumik. Czyli jest cichy. O, tu mamy takie podsumowanie, co jest ważne, nie? Że jest cichy. I ma niestety też mały zasięg. Niska szybkostrzelność, ale wysokie obrażenia. I wszystkie trzy pistolety właśnie takie są. Jakbym miał wybierać, ten mi się podoba najbardziej. Ale to moja, tylko ten. No a z broń białych mamy ulubiona karotka. Przypuszczam, że jest do odwracania uwagi. Pak wspinaczkowy. Może jakiś podpowiedź. A, czyli tym też się zabija niby, tak? Tylko czy... Albo śmierciona na broń bawy, zabiczny rzut, można też go kogoś... To jest zapewne do... zdenerwować, no jakoś tam... jeszcze raz, mamy co? Nieśmiertelna broń biała i niezabójczy rzut. Okej, okay. Garota wiadomo, ale możemy oczywiście przeczytać jeszcze. Kieszonkowa garota...
Niemetaliczna struna używana do szybkiej i bezgłośnej eliminacji wroga i natychmiastowego przeciągnięcia zwłok w ustronne miejsce. Lubię to. A to mnie ciekawi. Ekspres. Co to jest? Bo w sumie ma dziwny wygląd. Co to jest? Broń biała też. Wyposażenie wspinaczkowe, które w sytuacjach awaryjnych może służyć jako garota też. To ciekawe. Czyli to się gdzieś sprzyda w jakichś górach, a może do wchodzenia w jakieś budynki? Trudno powiedzieć, ale to też jest odmiana garota. Jak to tym zabija? Jak to zabija? A propos tego, przypominam, że gra jest od 18 lat, więc młodsza młodzieży poniżej 18 lat, dziękujemy. No dobra, to jest ten wyposażenie. Mamy walizki, słuchajcie, i też z tego co widzę, to one tak naprawdę różnią się tylko i wyłącznie wyglądem. Chyba niczym innym nie wnoszą. Oczywiście ja jestem elegancki. Luksusowa walizka. Ale no i jaki tu mamy opis? Luksusowa walizka. Co? Można w niej ukryć nielegalne przedmioty. Jeszcze nie wiem jak to się robi, że się ukrywa te nielegalne przedmioty i w jakich sytuacjach. Pewnie przechodząc przez jakieś bramki, przypuszczam. Ale ponieważ nie grałem w tą część, a w poprzedniej scenie, szczerze mówiąc, nie przypominam sobie tego. Więc zobaczymy w praniu, tak? Tutaj mamy zimową skrzynkę i aluminiową walizkę. Wabiki. O, moneta, klasyk, tak? Rzucamy, zwabiamy. Jest super, ale możemy ewentualnie zobaczyć opis. Pokażę ich rozmiar. Moneta rzucona przykuje uwagę. Super. I ładunki wybuchowe. Kaczucha. Lubiałem kaczucha, szczerze mówiąc. Mamy do wyboru dwie, ale wydaje mi się, że są identyczne. Blady kaczor, ładunek wybuchowy, albo zdalnie detonowana kolekcjonerska kaczka z ładunkiem zaczepianym. Proszę bardzo, czyli jednak jest różnica. Tą możemy zdalnie detonować, kiedy chcemy, a to jest zapewne zbliżeniowa, ale już opis bierzemy. Średniej mocy ładunek wybuchowy ukryty w gumowej kaczurce typu blady kaczor. Detonacja wywołana też zdalnie jednak. Okej. A to? Dużo więcej opisu. Zdalnie średniej wielkości zaczepiane urządzenie wybuchowe zaprojektowane, by przypominać gumową kaczkę. Detonowana zdalnie. Zachować ostrożność przy umieszczaniu. Przyciąga uwagę, gdy zauważone. Okej. Stąd tyle. Stroje. Stroje, widzicie, mamy takie rodzaje. To jest nasz normalny czarny garnitur, który znamy ze wszystkich poprzednich części. Zdaje się, że biały również był nazwany z Requiem, cokolwiek to nie jest. No, biały garnitur, krawat jakiś tam, proszkowana koszula. Tu mamy, że on jest niby czarny bardzo ten, tak? Jak ciemny, jak noc, chociaż ma dla mnie, jak dla mnie, to ma odcień granatu. No, ale w opisie jest, że jest to bardzo czarny, zwraca uwagę w każdym otoczeniu, możecie, mogę oczywiście tych sobie przeczytać jak chcecie na stopklatce, bo nie chce mi się teges i jeszcze to, stopklatka, pyk, tak. Kolejny to jest zimowy czarny, tak naprawdę chyba nie ma to wpływu na cokolwiek, to jest zimowy strój sportowy, raczej nie sądzę, żeby na cokolwiek miało wpływ, po prostu bierzecie ten, którym uważacie, że wyglądacie najlepiej. I jakieś emotki. Dlaczego te emotki? Raczej, oczywiście nie wiem, ale no weźmy przykładowo. O, i no weźmy następną. I jeszcze jedną. I o może ostatnią. I słuchajcie, ja myślę, że te emotki służą do gry w trybie online. Pewnie tak, że to służy w trybie online do jakiegoś tam pokazywania. Och, jak jesteś beznadziejny. Jak mogłeś to zrobić? Brawo, ho, ho, ho. I tak dalej, i tak. O, na przykład. No. I co? I stąd tyle. Nieuchwytne cele. Mamy tylko pierwszego. I widzę, że tu nam czas jakiś pewnie upływa 6 dni.
Czyli przypuszczam, że jest to jakieś tygodniowe wyzwanie wrzucane przez może przez twórców gry, czy coś tam. No tak, o, przegapiono. Kupę przegapiłem, bo przecież gra jest od kilku tygodni, tak, co najmniej, jak nie, no, a raczej miesięcy nawet. A może to jest miesięczne wyzwanie? Nawet, może tak być. No nic, jak się nam kiedyś jakiegoś uda, ale to musimy być doświadczeni. Na razie, no ja można być doświadczony na razie. Jeszcze o tych, więc nie wiem, muszę sobie przypomnieć. Czy tu jeszcze nas coś ciekawego czeka? Nie mogę escape'em wyjść. Mogę tutaj i my tak. Kurę żeśmy przerobili. Tu widzę, że mamy wczytywanie save'ów. I to by było tyle, jeżeli chodzi o wstęp. To na razie spotkamy się w grze.